Dzień dobry, Edyta Paradowska, witam Państwa pięknie w telewizji PL1. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj jest Błażej Pietrzak, wiceprzewodniczący Związku Rolniczego ORKA. Tego, proszę Państwa, którego członkowie przez 10 dni głodowali w Sejmie i dla których nie znalazł ani sekundy czasu Donald Tusk, mimo że wielokrotnie rolnicy o takie spotkanie i króciutką chociażby rozmowę prosili. Dzień dobry, Panie Błażeju. Witam Panią, witam Państwa. Panie Błażeju, proszę Państwa, Rada Unii Europejskiej przyjęła jeden z filarów Zielonego Ładu, prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych, którego celem, jak tłumaczy Bruksela, jest ochrona i odtwarzanie ekosystemów lądowych i wodnych w Europie, odbudowywanie naturalnych siedlisk zwierząt. Dla Polski oznacza to zalanie blisko 400 tysięcy hektarów użytkowej rolniczo ziemi, zatopienie gruntów o powierzchni równej 35 tysiącom gospodarstw rolnych. Panie Błażeju, oddacie ojcowiznę? Panie redaktor, na początku to jak to słyszę, to chce mi się po prostu śmiać, a po chwili płakać. Jak mogli ci ludzie w Brukseli coś takiego w ogóle wpaść na taki pomysł? Przystępując my do Unii Europejskiej, pierwszym pomysłem jej było zazielenianie naszych ziemi. Pamiętam pierwsze dopłaty, obiecywali duże pieniądze za to zazielenianie. Każdy z nas musiał zazielenić pewną część i do tego miał obiecane pieniądze. Planowaliśmy to na 5 lat. Taki był system, że na 5 lat trzeba było to zaplanować. Ludzie poplanowali to w ciągu na te 5 lat, ale chcieliśmy, była ustalona dana suma pieniędzy za to. Oni co roku zmniejszali te pieniądze, aż do tego doszło, że to po prostu było dla nas nieopłacalne. Ze względu na to, że ciężko było nam zaplanować na 5 lat, co będziemy w danych polach siać i według jej dyrektywy musieliśmy w danym momencie kończyć z daną rośliną na danym polu. Przyszedł następny jej pomysł, żeby 4% odłogować ziemi, którym teraz od początku grudnia staramy się protestować, strajkować i tak dalej. Nie pozwoliliśmy na to, więc uważam, że nasi eurodeputowani znowu wpadli na jakiś znakomity pomysł, żeby zalewać nasze ziemię. Oczywiście my na to się nie zgodzimy i nie pozwolimy. Chłop żywemu nie przypuści żadnej ziemi, żeby ktoś mu zalewał. My na to nie pozwolimy i podejrzewam, że dalej będziemy teraz strajkować, gdyż te strajki nie zawiesiliśmy, tylko ze względu na to, że teraz poszliśmy, mamy prace polowe. Po prostu nie mamy na to czasu, ale gdy zacznie się jesień i to zostanie bardziej rozmuchana ta sytuacja o tym zalewaniu naszych ziem, my wrócimy z powrotem na drogi. My tego na pewno tak nie zostawimy i nie pozwolimy na coś takiego. Nie pozwoliliśmy na to odłogowanie, które by wprowadziło w błąd wszystkich rolników, które by teraz ziemie stały, zostały puste, nic by tam nie rosło. I na to nie pozwoliliśmy i też będziemy walczyć właśnie z tym. Czyli nasze na pewno nie pozwolimy na coś takiego. Niech to zrobią najpierw Niemcy, niech zalewają siebie, Holendrzy, inne państwa. Dlaczego oni zaraz zaczynają od nas? A proszę mi powiedzieć, jak pan sobie w ogóle to technicznie wyobraża, że przyjdą urzędnicy z gminy i zaczną wytyczać ziemię, która ma być zalana? Jak to miałoby w praktyce wyglądać? Ja uważam, że tam, gdzie są jakieś zbiorniki wodne, wtedy z tych miejsc by chcieli zalewać dane powierzchnie, tak? No bo wody z Brukseli nam nie przywiozą i nam nie zaleją ziemi, tak? Także tak uważam, że to było w ten sposób wytyczone. Tam, gdzie są ziemie blisko jakichś zbiorników wodnych i te wtedy by zalewać chcieli powierzchnię. Czyli po prostu powiększać. Powiększać, tak. Oni oczywiście to tłumaczą, że to dla dobra, dla zwierząt, dla... My już dbamy cały czas o swoje sarenki. Przecież po to było właśnie to początek tego zazieleniania. Pamiętam, jak to było wprowadzane, żeby tam sobie sarny jadły, bażanty sobie tam spożywały pokarm z tego. Dlatego też było to wprowadzane. Także to wszystko my rozumiemy, ale to nie na naszych ziemiach. My jesteśmy rolnicy, chłopi, którzy mamy produkować żywność, która jest potrzebna do wykarmienia naszego państwa. W 2018 roku, gdy weszła COVID, pamięta pani redaktor, co się wtedy działo. Wielkie poruszenie ministra rolnictwa, czy my będziemy w stanie wyżywić nasz naród. Liczenie, ile pszenicy, ile będziemy mieli wszystkiego, tak?
Gdyby teraz nie Ukraina, to oni by na nasze zboże płacili dużo inne pieniądze i by dbali o naszych rolników. Teraz się wypinają na nas, bo mają z Ukrainy, ściągają ten syf wszystek i dlatego naszego zboża nie potrzebują. Proszę mi powiedzieć, jak pan myśli, jaki jest główny cel tego, co proponuje Unia, co przegłosowała Unia? Bo przecież nie mamy wątpliwości, że wcale tu nie chodzi o ochronę przyrody. Oczywiście, że nie mamy tutaj do czynienia z ochroną przyrody. Tu chodzi przede wszystkim o to właśnie, żeby ten syf ukraiński, czystek, przychodził do Polski, tak? Jeżeli nam pozalewają powierzchnię pola, to my nie będziemy mieli na czym siać zbóż, salić ziemniaków czy innych płodów rolnych. I oni wtedy mają czystą drogę. Oczywiście będą tłumaczyć, że nie przez Ukrainę, tylko oni znajdą drugą drogę, bo to oczywiście w Ukrainie prowadzą duży oligarchowie, zajmują się tym i oni będą przez Niemcy będzie spokojnie przyjeżdżać do nas to wszystko, co oni tam wyprodukują. Gdzie oni mają zupełnie inne dyrektywy odnośnie ochrony środowiska, środków ochrony roślin. Oni dużo więcej stosują i oni będą przywozić to do nas, a nasze mogą wysyłać do siebie, do lepszych, do innych krajów, żeby tam spożywać nasze, gdzie nasze produkty są dużo lepsze od właśnie tych ukraińskich czy innych. A proszę mi powiedzieć, czy rolnicy zdają sobie sprawę, czy rolnicy mają świadomość, że została przegłosowana ta właśnie ten filar, jeden z filarów Zielonego Ładu o zalewaniu pól? Wie pani co, w tym momencie rolnicy to przede wszystkim zaczynają te prace polowe. Za dużo teraz nie ma dyskusji między sobą, nie widują się, nie spotykają. I ten temat jest tak po prostu był przegłosowany po cichu, że nawet nie byli świadomi, że coś takiego jest. To dopiero się zaraz okaże, jak zacznie sprawa właśnie przez nagłaśniana, przez jakieś związki rolnicze, które my właśnie tutaj ORKA tworzymy. I to jeżeli zacznie, będzie dopiero rozgłos, to dopiero rolnicy dotrze, co tak naprawdę się stało poza naszymi plecami. Co nawet nie byliśmy świadomi tego, że to coś takiego było. Tak szybko przegłosowane. Poza naszą wiedzą, poza naszymi jakimiś w ogóle, nikt się o nic nie pytał, sami przegłosowali i to wszystko. Proszę pana, jak dzisiaj wygląda kondycja polskiego rolnika? Czy rolnicy są w stanie się utrzymać siebie i swoje rodziny z ziemi, z tego, co uprawiają? Pani redaktor, u mnie na wsi jest 20 gospodarstw rolnych, z czego żadne z tych gospodarstw rolnych nie utrzymuje się wyłącznie z pracy na roli. Wszyscy gdzieś dorabiają, wszyscy gdzieś pracują. Mało tego, nawet bym powiedział, że w całej gminie u mnie, która gmina jest w wodzie rady, bym policzył na palcach jednej ręki, co się zajmują tylko rolnictwem. Reszta prowadzi gospodarstwa dwubranżowe, czyli pracuje na roli i idzie później do pracy. I to jak jest mężczyznami z kobietami. W tym momencie, ja pamiętam dawne czasy, gdy mój tata jeszcze się gospodarzył, mieli 10-15 hektarów. Z tego utrzymała się cała rodzina, moi dziadkowie. W tym momencie ja mam 50 hektarów i nie potrafię. Musimy szukać drugiej drogi, żeby wyżywić całą rodzinę. Musimy iść do pracy, żeby wyżywić rodzinę. Czyli możemy to zobaczyć w przeciągu 40 czy 30 lat, jak to wszystko się zmieniło. 15 hektarów wystarczało wyżywić i to wtedy też się rolnicy mechanizowali, budowali, bo te wszystkie teraz stodoły, które są u nas postawione, to są lata 80. Czyli to budowali nasi ojcowie, dziadkowie i tak dalej. To nie są nasze czasy budowania. I oni, na nich wszystko było stać. W tym momencie my mamy popiałem 50 hektarów i nas nie stać, nie wiem, na wybudowanie nowej stodoły, bo to jest po prostu nie do ogarnięcia w tym momencie finansowo. Proszę mi powiedzieć, dlaczego tak się stało? Co głównie spowodowało, że rolnicy dzisiaj już nie są w stanie utrzymać się ze swojej roli, ze swojej pracy na roli? Przede wszystkim opłacalność naszych produktów oraz nieprzewidywalność danej ceny, danego towaru. Jeżeli my pracujemy w tym momencie, na przykład jesteśmy przed żniwami i myślimy już o kupnie następnych nawozów, i rolnicy się zastanawiają, czy w ogóle jest warto teraz kupować, czy później, czy poczekać. To jest po prostu jak gra w rosyjską ruletkę. Przewidują, że jeżeli teraz dostaną zaliczki, bo rolnicy dostają zaliczki w październiku, listopadzie, grupa Azoty podnosi od razu nawozy, cenę nawozów do góry.
I rolnicy teraz też się zastanawiają, czy przed samymi wiosną nie kupować, czy teraz kupować. Ja na przykład sprzedawając, nie wiemy, w jakiej cenie będziemy sprzedawać pszenicę. Zaraz będą żniwa, a nie znamy ceny za pszenicę, za rzepak, za żaden towar. Nawet mało tego, dochodzi do takich absurdów, że rolnicy wywożą produkty do danych firm i w momencie wywierzenia sprzedaży też nie znają ceny. Dopiero później, po jakim czasie, nie wiem, stwierdzą właściciele, że dany produkt będzie w takiej cenie i dopiero otrzymują cenę. Do czego to dochodzi, że wywożę i nie wiem za ile? To tak jakby, przepraszam, tak powiem, pani pracuje i pani wie, w jakiej cenie za dany miesiąc otrzyma pani pracę. A tu rolnik nie wie. Wszystko jest w ogóle niewiadome, nieznane. Czyli zero, czekamy. Zero jakiejś takiej stabilności. Zero stabilności. I z tego to wynika właśnie. Ludzie też, przede wszystkim ludzie z miasta zarzucają tutaj rolnikom, że mają te traktory po 100 tysięcy, po 1 milion złotych i tak dalej. Ale to nie są, to są narzędzia naszej pracy, na które gwarantuję każdemu, że to są duże kredyty pobrane rolnikom, na których rolnicy muszą mieć jakieś narzędzia pracy godne. Już rolnicy nie będą jeździć w polach końmi, czy tam, nie wiem, jakimiś małymi traktorkami, tylko no, rolnik też chce godnie pracować. Nie widziałem teraz jakiejś ekspedientki, żeby liczyła, nie wiem, na liczydle przykładowo, tak? Tak samo, nie wiem, jakieś firmy transportowe, nie widziałem, żeby miały jakiegoś starego kamaza do jazdy. Każdy jakoś godnie, jakieś warunki chce pracy. Wiadomo, w traktorze, w klimatyzacji, no takie są czasy. No już skończyły się te czasy, że rolnik szedł za koniem. Ja wiem, że może by tam niektórzy tak się to wyobrażają, że rolnik to jest zacofany, że nie wiem, będzie koniem orał w polu. Te czasy minęły. Rolnicy są osobami wykształconymi i też chcą godnie pracować jak każdy inny człowiek. Firmy transportowe mają samochody, w którym jest klimatyzacja, więc dlaczego ten rolnik ma nie pracować też w traktorze, w którym jest klimatyzacja? Najgorsze jest takie właśnie skrzywienie ludzi z miasta, którzy uważają, że rolnicy mają takie drogie traktory i jeszcze dlaczego protestują i przeciw komuś się tam mają jakieś, blokują drogi. To są narzędzia naszej pracy, nad którymi my musimy pracować. Żaden pracownik nie pracuje, nie wiem, w pomieszczeniu, gdzie nie ma klimatyzacji. Nie ma też ekspedientki, przynajmniej nie widziałem, która liczy w sklepie na liczydle. Czy na przykład, nie wiem, firma transportowa nie jeździ żadnym starym kamazem. Ludzie godnie pracują w samochodach z klimatyzacjami i dlatego też my musimy pracować też odpowiednim sprzętem. Proszę pana, proszę mi powiedzieć, czy brał pan dotacje z Unii? I czy rzeczywiście te dotacje z Unii, jak one wpłynęły na pana gospodarstwo? Czy panu pomogły? Znaczy, powiem pani redaktor tak, oczywiście, że biorę dopłaty unijne, ale automatycznie, gdy z wejściem do Unii Europejskiej i dostaniem pierwszych dopłat, nasze wszystkie produkty, maszyny i właśnie te drogie traktory zdrożały o jakieś 40-50%. Tak dla przykładu powiem pani, że traktor kosztował kiedyś 171 ton pszenicy, trzeba było sprzedać na nowy traktor. Ten sam traktor w tym momencie kosztuje 3 razy więcej. Także to wejście i te dopłaty to wcale nam nie pomogły. My nie chcemy otrzymywać żadnych dopłat. My chcemy po prostu godnie pracować za daną sumę pieniędzy. Chcemy wiedzieć, za ile sprzedamy dany produkt, ile utrzymamy pieniędzy i w ten sposób możemy planować. Bo gospodarstwo to nie jest tylko planowanie z roku na rok. Podejmujemy plan, na który musimy zaplanować na 2, 3, 4 lata. Co dane pole, co gdzie będzie zasiane i tak dalej. Jaki będzie dochód i cały w ogóle koszt rozliczenia w gospodarstwie rozliczamy na 2, 3 lata. To nie tak, że na przykład w jednym roku zarobiłem, w drugim już nic nie zarobiłem. Sumujemy i rozliczamy to cały rok. Całe 3-4 lata, żeby wyjść na jakiś rachunek, czy zyskałem, czy straciłem i tak dalej. Także dopłaty są, ale my tych dopłat nie chcemy. My tak samo nie chcemy tych dopłat, co teraz otrzymaliśmy do zboża. Dlaczego mieliśmy dopłaty do zboża? Mogli nam zapłacić od razu po 1200, 1300 zł. Ja w tym momencie bym te pieniądze miał na koncie. A wie pani, ja sprzedałem pszenicę po 1000 zł, dostanę 200 zł jeszcze do tego, do danej tony, ale czekam za tymi pieniędzmi. Już czekam drugi miesiąc i nadal ich nie mam, tak? Jeżeli bym miał cenę wtedy za 1200 zł, po tyle bym sprzedał, pieniądze już bym miał. A tak to nie mogę teraz ani nawozu kupić, ani nie mogę w nic zainwestować. Czekam, jak jaśnie pan rząd teraz Donald Tusk puści pieniądze dla nas, dla rolników. Gdy było przed wyborami do Europarlamentu,
składaliśmy dotacje do kukurydzy, żeby dostać pieniądze. Przysłali bardzo szybciutko. Zaraz złożyliśmy wnioski, za 2-3 tygodnie pieniądze były na kontach. Teraz, gdy już chodzi, było, jest już po wyborach, składaliśmy kolejne papiery na dopłaty do pszenicy, pszenżyta i tak dalej. Pieniędzy nie ma. Minął miesiąc, zapomnieli już teraz o nas. Już jest po wyborach, już my jesteśmy niepotrzebni. Jak podwyżki, które są zapowiedziane na lipiec, wpłyną na rolników, na ceny? Powiem pani redaktor tak. Właśnie to jest też fajny ewenement. Bo mówią o prądzie, który zdrożeje 40%. Na tym pójdzie zaraz ropa, czyli dla rolników najważniejsze, bo nie będą mieli czym wyjechać w pole. Zaraz idzie za tym nawozy, środki ochrony roślin. Teraz akurat niedawno, wczoraj był u mnie przedstawiciel jeden właśnie handlowy i mówi do mnie tak, uważaj, słuchaj, nawozy azotowe drożeją o 10-15% już. Ja mówię, to słuchaj, no to zamawiaj dla mnie, biorę. Nie możemy zamówić, bo tych nawozów nie ma. Czyli oni pompują teraz, po prostu wbijają cenę, żeby dojdzie do pewnego momentu, że jak cena wzrośnie, w której będą chcieli produkować, wtedy będą nas sprzedawać. My teraz, cena rośnie, a nie ma produktu. No takiego ewenementu to ja nie pamiętam, żeby cena rosła, a nie ma produktu. No nie możemy kupić nawozów żadnych azotowych, żeby w tym momencie, a cena wzrosła już o 15%, od piątku 15%. No to jest no po prostu, jestem w szoku. To, co w tym momencie się dzieje z tym wszystkim, no to i to samo będzie dotyczyć produktów ochrony środowiska, bo środki ochrony się będą tak samo zaraz będą drożyć. Wszystko będzie pociągać jedno za drugim, prawda? I teraz, no nie wiem, jeżeli to nie zmieni się naprawdę na jesień, rolnicy, bo to już trwa 3 lata. My już do gospodarstw dokładamy 3 lata, powiem pani. I w pewnym momencie to rolnicy nie wytrzymają i to wybuchnie. Ja to uważam, że teraz na jesień to już naprawdę ile można dokładać? Jeden rok, drugi rok, no i teraz znów trzeci rok ten rolnik ma dokładać. Z czego? Właśnie do całe szczęście, że chodzą do tej pracy jeszcze rodzinami i mają z czego dokładać, bo jeżeli by nie te prace, drugi dochód, gwarantuję pani, że nie byłoby z czego dokładać. I podejrzewam, że nie wiem, czy oni do tego są doprowadzić, że nasze ziemie kupi Niemiec, a my Polacy będziemy na tych ziemiach pracować jak parobki. My będziemy na tych ziemiach pracować, tylko będziemy parobkami u Niemca. Chyba do tego ma to dojść. Tak uważam, że do tego to ma dojść. Taki jest chyba plan tego wszystkiego, no bo przez moment, za chwilę nie wytrzymamy tego. Nie damy rady. Myślę, że teraz na jesień, tak uważam, będą ostre strajki, zaczną się. Ludzie pozasiewają, rolnicy zobaczą właśnie o tych zalewach, o tym zalaniu tych pól. I o tym wszystkim. Zobaczą, co się będzie działo z ceniami. No i podejrzewam, że jeszcze takie, które jeszcze się wahali, wyjdą razem na drogę. Choć już uważam, że teraz było bardzo duże poruszenie rolników. Osoby, które do tej pory, ja jak tutaj organizowałem dużo strajków, osoby, które nigdy nie chciały wyjść na drogę, nie chciały strajkować, tak już ich ta sytuacja zmusiła i mówią, uważaj, jedziemy z wami, bo jest coraz to gorzej. I podejrzewam, że teraz będzie jeszcze gorzej na jesień. Także proszę liczę, pana, że będzie bardziej zorganizowany strajk. Czy to prawda, że wśród rolników jest tak dużo samobójstw? Tak. Rolnicy dochodzi do tego, bo że pobrali te kredyty, nie mają z czego spłacać i dochodzi do samobójstw. Do tego doprowadził nasz rząd. Mają krew rolników na rękach. Jeżeli to rolnik po prostu w pewnym momencie nie wytrzymuje, tak? Wziął kredyt, bank nie pyta, czy żeś sprzedał po 50, czy po 60, czy po 70. Mało tego, jeszcze powiem ciekawostkę. Planują biznesplan, rolnikowi wmawiają, planują za cenę wyższą, każą mu gospodarstwa powiększać, a jeżeli on sprzeda raz, tak jak mówiłem wcześniej, 3 lata w plecy, to nie ma co się dziwić, że ten rolnik popełnia samobójstwo. On nie ma z czego z tego spłacić. A bank przychodzi, zabiera maszyny i tak dalej. Zabiera ziemię i koniec. I są rolnicy, co są psychicznie słabsi i po prostu nie wytrzymują. Do tego doprowadził nasz kochany rząd. Czyli tak naprawdę, patrząc na to wszystko, co się dzieje, to przewiduje pan, że rolnicy na jesieni wyjdą na ulicę. Po raz kolejny. Uważam, że tak i myślę, że teraz powiem, że takich niedowiarków było trochę takich, co się osób jeszcze wahało. Także uważam, że oni też wyjdą wszyscy, że będzie teraz większa zmożona siła i
Na pewno to tak nie zostanie, na pewno nie popuszczą rolnicy. Bardziej, że powiem tak szczerze, że między rolnikami panuje takie bardziej powiedzenie, że takie w cudzysłowie woleliby być w okupacji Kaczyńskiego niż Tuska. Tusk tak się zasłużył rolnikom, że oni mu tej zdrady nie darują. I on zresztą też ich nie lubi, tych rolników. I to jest tak ząb za ząb. Rolnicy nie odpuszczą mu tego, nie darują. Tylko do czego to wszystko doprowadzi? Do wojny. Dojdzie do wojny między w państwie naszym. Jeżeli nic się nie zmieni w tym momencie, to do tego dojdzie. Niestety. Rolnicy ruszą jeszcze różne dziedziny, różne organizacje. Dołączą do nas i transportowcy, górnicy, może i też nauczyciele, którzy teraz też są tak na... mają wielkie też pretensje do pani nowej wiceminister o zmianę planu lekcji, o jedną lekcję religii od 2025 roku. Kiedyś ktoś mi powiedział, że jeżeli chcesz zniszczyć Polaka, to musisz uderzyć w jego religię, w jego wyznanie, w jego chrześcijaństwo. I to chyba chcą właśnie doprowadzić. Jeżeli uderzysz w jego najmocniejszy punkt, to jest naszą religią, to wtedy go zniszczysz, tego Polaka. I to zaczynają robić. Zdejmowanie krzyży. Wszystko właśnie w tą stronę idzie. Panie Błażeju, bardzo panu dziękuję dzisiaj za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i do usłyszenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.